Czy myślał Pan nad zamontowaniem kamery na swoim kładzie, żeby można było zobaczyć Dakar Pana oczami? Tak, jesteśmy w trakcie przygotowań do montażu kamery. Rozmawiałem z kolegami, z kamerzystami, którzy będą obsługiwać Dakar, notabene wczoraj. Przygotowują się do tego tematu. Mam nadzieję, że jedna lub dwie nawet kamery będą zamontowane i przynajmniej część tras będzie można zobaczyć z kamery takiej niewielkiej, o, prawie HD zamontowanej na sprzęcie. Jest tylko jeden problem. Dotychczas kamery były duże, ciężkie, teraz po raz, albo te małe, fatalny obraz dawały. Mamy już pierwsze filmy z małej kamery, są całkiem niezłe. Ostatnio nawet montowaliśmy trochę takie różne kruczki software'owe są stosowane, dzięki temu to jest obraz prawie HD. Liczę na to, że w tym roku już będzie można zobaczyć przynajmniej trochę fragmenty niektórych odcinków specjalnych, niektórych dojazdówek, fragmenty Dakaru z kamery onboard, czyli z kamery zamontowanej na kładzie. Nie sądzę, żebym montował na kasku, to jest jednak bardzo dekoncentrujące. Dakar wymaga absolutnej koncentracji, gogle, kask, to wszystko, co chciałbym mieć na głowie. Nawet mam kłopot, jeszcze się nie nauczyłem jeździć z kołnierzem, z liat. Natomiast kamerę na kładzie jak najbardziej, może nawet nie.